Jeśli mamy ze sobą Nowe Testamenty, bracia i siostry, zapraszam was, byście otworzyli pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Chcę czytać bardzo znane słowo, ale jakże słowo, wierzę, że na czasie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, chciałbym czytać od 13 wersetu do 16. Dlatego okiełzajcie umysły wasze. I trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, które poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bom ja jest święty. Tak myślę, że dzisiaj wszystkie drogi według przysłowia prowadzą do Rzymu. Czyż nie tak? Po 6 latach od śmierci papieża, naszego rodaka, dziś jest wynoszony na ołtarze i oficjalnie zostaje uznany za świętego kościoła rzymskokatolickiego. Kościół w Polsce uznaje to za wielki sukces, jako że od wielu lat toczył się proces kanonizacyjny i nie wszyscy biskupi na świecie byli zgodni z tym, by uznać świętość Jana Pawła II. Właśnie naszemu rodakowi na stolicy Piotrowej zarzuca się ukrywanie nadużyć finansowych w kościele oraz ukrywanie i tuszowanie problemów związanych z licznymi skandalami pedofilskimi różnych dostojników kościoła. Pewnie to nie pierwszy i nie ostatni papież, który znajduje się w ogniu krytyki. Nie ustają na przykład problemy z papieżem Piusem XII. Pewnie słyszeliście o tym, szczególnie środowiska żydowskie ostro protestują przeciwko beatyfikacji tego papieża ze względu na dwuznaczną postawę w czasie II wojny światowej i Holokaustu. No ale to jest nie nasze zmartwienie, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. Chciałbym, abyśmy przy tej okazji uroczystości w Rzymie mogli porozmawiać na temat świętości. Jak napisałem w naszej zborowej gazecie, pewnie już niektórzy czytali, a z całą pewnością wszyscy będą mogli w domach przeczytać. W obecnej dobie mamy pewne zamieszanie, jeśli odnośnie zrozumienia istoty bycia świętym. I tak jak śpiewały dzieci z zespołu Arki Noego, przekonują nas, że jak pamiętamy, taki duży, taki mały może świętym być, taki gruby i taki chudy, może świętym być taki ja, taki ty, może świętym być. Może? Czy powinien? Kiedyś będzie w przyszłości, kiedyś w przyszłości zostanie? Już jest świętym? Oto jest pytanie, bracia i siostry. Co powiedzielibyśmy o człowieku przeciętnym, zwykłym, takim jak my, nie mówiąc już o człowieku upadłym i grzesznym, gdyby ten z wysoko podniesioną głową i czołem myślał o sobie i mówił o sobie, jestem święty. Pewnie powiedzielibyśmy, nie wie człowiek, co mówi. Niespełna rozumu. Zarozumialec, pyszałek, jakaś nędzna kreatura, że w ten sposób mówi o sobie, prawda? Bo świętym zostaje się nie za życia, lecz po śmierci. Nie według życzenia choćby milionów ludzi wołających Santo Subito, natychmiast święty, jak to było 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie. Przynajmniej musi upłynąć kilka lat, czasem kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat. Świętym zostaje się po długim procesie badania cnót i świętości życia według świadectw wiarygodnych świadków. Muszą być przy tym spełnione pewne warunki, między innymi cud udowodniony, ten cud kanonizacyjny. Najlepiej, gdyby było kilka cudów, jakie zdarzały się za wstawiennictwem kandydata na świętego. Słowem, nie jest to takie proste dostąpić godności nazwania się świętym i bycia wyniesionym na ołtarz. Czy faktycznie więc taki duży, taki mały, taki ja, taki ty może świętym być? Ktoś pomyśli, bez przesady, bracie, bez żartów, ja, święty? Nie ma takiej opcji. To wręcz niemożliwe. Zresztą nie wszyscy ludzie chcieliby zostać świętymi i prowadzić żywot świętego człowieka. A jednak słowo dzisiejsze, które czytaliśmy z listu apostoła Piotra, przekonuje nas, że mamy być świętymi. I to nie tylko wybrani,
ale wszyscy, do których dociera to słowo. Świętymi bądźcie, tak nakazuje Pismo Święte. Tak nauczył apostoł Piotr, który wielu chce widzieć pierwszego papieża, zastępcę Chrystusa na ziemi. Myślę, że sam Piotr stanowczo protestowałby przeciwko traktowaniu jego osoby jako namiestnika Chrystusa. Pamiętamy, jak Korneliuszowi, rzymskiemu setnikowi, nie pozwolił, by ten upadł mu do nóg i oddał mu pokłon, bo Piotr wtedy powiada: wstań, jam tylko człowiek. Ten sam jednak Piotr, podobnie jak apostoł Paweł, czy podobnie jak apostoł Jan, pisząc do wierzących, pisze do świętych, pisze do wybranych, a więc nazywa innych ludzi świętymi. I kiedy czytamy listy apostolskie, to okazuje się, że wszyscy chrześcijanie nazwani są świętymi. Tak zwracają się do zborów wierzących autorzy Nowego Testamentu. Bez względu na to, czy to są wierzący w Filipii, czy w Efezie, czy w Tesalonice, kiedy apostoł pisze do nich list, zwraca się do nich jako do świętych. Ciekawy, kto ich wyświęcił na świętych? Do ilu z nich można byłoby się modlić? Którego z nich można by całować po rękach, nie mówiąc już o nogach? Czy to nie dziwnie? Już święci za życia? Chyba że ci autorzy Nowego Testamentu nie piszą do żyjących, ale piszą do tych, którzy są w niebie, świętych. Do tych, którzy umarli, cieszą się obecnością Pana. Nie wiem. Sami osądźcie. Według nauki Pisma Świętego, święci są wśród nas. Święci chodzą po naszych ulicach. Czy to możliwe? Święci we wszelkim postępowaniu. Święci według przykładu świętego, który nas powołał. Święci według wzoru świętości Boga. To wezwanie i nakaz do świętych obecnych czasów. Do jakich świętych? Kto jest zatem święty? Kogo dotyczą te słowa? Jak wspomniałem, mamy pewne zamieszanie i niezrozumienie z greckim słowem hagios, to znaczy święty, czy hebrajskim kadosz. Hagios nie oznacza kogoś bez grzechu. Kogoś, kto kojarzy nam się w naszym pojęciu jako święty, kto trafia do panteonu ludzi uznanych za godnych, pośredników pomiędzy człowiekiem a Bogiem, do których należy się modlić i który może nam zjednać jakieś łaski u Boga. Biblia bardzo ostro przeciwia się takim praktykom. Ostrzega nas, byśmy nie modlili się do człowieka, byśmy nie mieli kontaktu ze zmarłymi. Modlić się, rozmawiać ze zmarłymi, to wchodzić na niebezpieczną drogę, drogę spirityzmu. Słowo hagios oznacza święty, oddzielony, wybrany, inny niż pozostały. W Starym Testamencie, bracia i siostry, na przykład świątynia była hagios. Dlaczego? Dlatego, że była wydzielona wśród innych budynków, oddzielona dla Boga i Jego służby. Kapłan na przykład nosił, czy też wkładał na siebie święte szaty. Co to znaczy święte szaty? To znaczy szaty oddzielone od innych ubrań, które kapłan nosił na co dzień. Kiedy szedł przed oblicze Boże, wkładał te ekstra ubrania, które nazywało hagios się ubraniami, tymi świętymi szatami. I te szaty wkładał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pełnił służbę w świątyni. Podobnie naczynia świątyni były hagios, czyli święte. Nie można ich było używać do celów pospolitych. One były przeznaczone tylko i wyłącznie do służby świątyni. Co więc ma na myśli apostoł Piotr, kiedy powiada do nas ludzi: świętymi bądźcie. Bądźcie hagios. Właśnie o ludziach wierzących pisze: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem jakim? Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Święty człowiek to nie kto inny, jak człowiek wybrany i oddzielony od świata, by być poświęcony swemu Panu. To człowiek przeznaczony do życia i służby według woli Bożej. Człowiek wywołany z grzesznego świata, obmyty krwią Jezusa Chrystusa, przyłączony do grona ludzi zbawionych, czysty, święty, nie według swoich zasług czy cnót, ale według miłosierdzia i łaski naszego Pana. To nie ten, który jest duży czy mały, gruby czy chudy, ale ten, kto został uświęcony przez sprawiedliwość i świętość Jezusa w chwili pokuty, nawrócenia, napełnienia Duchem Boga Żywego. Oto wcale nie przeszkadza, że taki może być albo duży, albo mały.
Niech to nie zabrzmi hardo wśród nas, bracia i siostry, czy też pysznie wśród nas. Ale chcę powiedzieć tak, bracia i siostry, jesteśmy świętymi. I to wcale nie nasza zasługa, lecz wielkie zmiłowanie się naszego Pana i Zbawiciela. Jakaż to wspaniała nowina. Każdy pokutujący grzesznik, przyjęty do grona dzieci Bożych, staje się święty, wybrany, oddzielony od świata, by służył swemu Panu i w nim przebywał całą wieczność. Oczywiście, zgoda, świętość zobowiązuje. To nie byle jakość. To nie życie według modły tego świata, ale według zasad Bożego Słowa. Człowiek wierzący wezwany jest do świętego i czystego życia. To znaczy życia oddzielonego tego świata, a przeznaczonego wyłącznie dla naszego Boga. Apostoł Piotr, dwa wersety wcześniej, mówi o świętości w kontekście naszego poprzedniego życia i postępowania według mody tego świata. Czytaliśmy ten tekst. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi bądźcie, będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, które poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. Czy takie życie jest możliwe? Jak wyobrażamy sobie życie świętego człowieka? Kiedy czytamy religijne książki, na przykład Żywoty Świętych i ich biografie, to tworzą nam się w naszym umyśle obraz człowieka, jakiegoś ascety, pozbawionego rodziny, zamkniętego w klasztorze czy w jakiejś innej pustelni, pochylającego się nad świętymi księgami, przynajmniej 5 razy w ciągu dnia odmawiającego jakieś modlitwy, człowieka żyjącego w skrajnym ubóstwie, poszczącego, unikającego wszelkich uciech tego świata itd., itd., itd. Tak przynajmniej kiedyś widziano świętych ludzi. Nie chcę powiedzieć, że są to złe rzeczy. Każdy wierzący powinien pościć, modlić się, czytać Boże Słowo, unikać uciech tego świata, gdyż został wybrany i oddzielony wśród milionów innych ludzi, by służyć Bogu żywemu. Tym bardziej, że zdecydowana większość ludzi tego nie czyni. Żyją w tym świecie i żyją według własnych pożądliwości, nurzając się w grzechach swoich, a nawet chlubią się takim życiem. Bóg jednak mówi o dzieciach posłusznych. Komu posłusznych? Bogu posłusznych, żyjących czystym życiem, jako dzieci umiłowane. Ciekawe, że Bóg chce nas traktować jak dzieci, jak swoje dzieci. Naturą dziecka jest to, by nie być więcej dzieckiem. I pewnie każdy z nas taki okres przechodził. Każde dziecko chce być jak najszybciej dorosłym. Czyż nie tak? Wstydzimy się dziecięcej naiwności, dziecięcego zachowania, dziecięcego myślenia. Ale kiedyś Pan Jezus Chrystus dał dobrą lekcję swoim uczniom. Oni kłócili się między sobą, kto z nich ma być największy. A on wtedy, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. To właśnie dzieci Jezus stawia za wzór godny naśladowania. Dlaczego mamy uczyć się o dzieci? Czego mamy uczyć się od dzieci? To raczej my uczymy dzieci, a nie one nas, prawda? Bo taka jest funkcja rodziców, starszych. Mają nauczać młodsze pokolenia. A Jezus powiada, uczcie się od dzieci. Czego mamy się uczyć? Oczywiście bywają domy, gdzie matka i ojciec nie mają nic do powiedzenia, bo tam dziecko rządzi, rozkazuje, ale nie o takich dzieciach mówimy. Dlaczego Jezus stawia za wzór godny naśladowania właśnie małe dziecko? Moglibyśmy mówić o wielu cechach dzieci, ale zwróćmy uwagę tylko na niektóre z nich. Kiedyś na ten temat już mówiłem. Po pierwsze, dziecko z natury jest czyste i niewinne. Zgadzacie się ze mną? Pan Jezus powiedział, do takich należy Królestwo Niebios. Małe dziecko jest niewinne, nie ma świadomości grzechu. Jezus kocha dzieci i one były dla Niego ważne.
to apostołowie próbowali odganiać się od Jezusa, ale on powiada: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im. Nie zgadzamy się z niebiblijną i okrutną nauką, jakoby małe dziecko, które nie zostało ochrzczone, miało trafić na wieczne potępienie, kiedy umrze. Chrzest bez wiary zresztą jest zwykłą kąpielą tylko.